Słuchajcie, mamy taką piękną pogodę dzisiaj, że aż chce się żyć. Wczoraj niestety przestaliśmy nagrywać, ponieważ zepsuł nam się aparat. Totalnie nie dało się go włączyć. Pozytyw jest taki, że za miesiąc kończy mu się gwarancja, więc jeszcze zdążymy oddać i wytłumaczyć, co się właściwie z nim dzieje. Panie, nie nagrywa. Koniec. Ale chcieliśmy przyjść do was z tematem Figlorajus wczoraj, ponieważ było tak cudownie, że szok. Były tak fajne dzieciaki, tak fajne mamy. To mówię specjalnie w odniesieniu do zeszłotygodniowego vloga, czy tam dwa tygodnie temu, już nieważne. Da się być po prostu fajnym i da się dać się lubić. Także było naprawdę ekstra. Wczoraj... Ej! Nie, nie, nie! Mikuś! Wczoraj trafiliśmy na naprawdę super osoby, Mikołaj się tak fajnie bawił, dzieciaki były takie fajne, rodzice też rewelacyjną relację mieli z tymi dziećmi, to jest dla mnie super, że widać było, że te dzieciaki mogą się wyszaleć i mogą się wyszaleć ze sobą nawzajem, a przy tym każdy to dziecko pilnował, też pilnowali sobie wzajemnie tych dzieciaków, więc po prostu gdybyśmy wczoraj byli pierwszy raz w Figloraju, to zupełnie inaczej też mielibyśmy odbiór. No ale wszystko zależy od człowieka. No nie wiem, dlaczego niektórzy wzięli to tak bardzo personalnie do siebie. Mam pewną teorię na ten temat, natomiast kochanie, chodź tu! You're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. Wczoraj zepsuł nam się aparat. No, zepsuł się. Zepsuł się nam aparat. Chcieliśmy nagrywać, takie rzeczy się działy. Nic nie zobaczycie. Nic nie zobaczycie. Ale tak no. Jak mówię, znaczy tak jak rozmawialiśmy wcześniej, plus jest taki, że za miesiąc kończy mu się gwarancja. Tak, i jest pierwszy raz uda nam się coś oddać miesiąc przed gwarancją, o ile zdążymy. No nie no, pojedziemy i oddamy i ten. Ale mówiłam, przynajmniej wytłumaczymy, co się działo, naprawią nam aparat. Zazwyczaj rzeczy psują się miesiąc po gwarancji, my mamy takie szczęście, że zepsuło się miesiąc przed. No, ale chcemy wrócić do tematu, co? Gdzieś właśnie umarł mały kotek. Dlaczego jaki kotek? No bo nie może być tyle szczęścia. Jezus, musiał, przestań! Jaki on jest okropny! Musiał się Nie słuchajcie! Nie słuchajcie go! Nie słuchajcie go! Mówicie, wszechświat się wyrównuje. Okej, więc tak. Nie słuchajcie go! No okej. Okay. Bronię was! No okej. Okay. Głupę to? Chcieliśmy nawiązać do tematu Figloraju, ponieważ on wzbudził niesamowite kontrowersje na tym kanale! Chodzi ci o gupi? No. Takie są też rybki. Gupiki. Gupiki. No, byliśmy w Figloraju po raz trzeci. Drugi. Drugi, na którym byliśmy. No dobra, to nieważne, jak. No, dobrze, no to nie tłumaczył tamtego razu, kiedy raz weszliśmy i wyszliśmy, bo nie byliśmy. Więc okay. Drugi raz. Yes. No. I mi się mega podobało. Mikołaj się świetnie bawił. Muszę się ogolić, rany boskie. Musisz się ogolić. No, Mikołaj się świetnie bawił. I w ogóle całkowicie inne były dzieci. Nie było tych dzieci, które były ostatnio, tylko były nowe dzieci. Tak. Świeżo wyprodukowane. Świeżo wyprodukowane. To jest całkowicie inaczej. Inny jest zupełnie odbiór, gdy inni są ludzie. Tak. Raz, że byli super rodzice. Uśmiechnięci. Nie tylko dla swojego dziecka, ale też dla innych dzieci. Uważali na swoje dziecko przede wszystkim, żeby nie krzywdziło drugiego dziecka, bo na tym nam zależy. Ludzie. Ja nie wiem, z czego się wzięła taka gównoburza. Chodziło po prostu o to, żeby dzieci swoje pilnować. I ja nie wiem, co wyście się tak wzburzyli. Ja pilnuję swojego dziecka, wy swojego, tamte matki nie pilnowały niczyjego. Nie mieli dzieci. Natomiast tym razem były super mamy. Świetne dzieciaki. W ogóle. Tak, w ogóle była taka akcja, że wiesz, Mikołaj przechodził przez taki mały korytarz, bo tam są takie korytarze porobione. No nie, i spotkał się z takim innym chłopczykiem. A ten chłopczyk go przytulił tak i mówi: co ty powiedział? Dzieciaczku. Cześć dzieciaczku, no nie? Cześć dzieciaczku. I poszedł co dalej, no nie? Tak, ale to było widać, że rodzice są naprawdę w porządku. Tak fajnie podchodzili do tych dzieciaków. To nie było takie klapki na oczach, bo tylko ja mam fajne dziecko, bo to tak, że
żeście czasami zrozumieli niektórzy, tak, tak, że tylko my mamy fajne dziecko, a cała reszta to głupie dzieci. Nie, nie o to chodziło, ale sorry, no wiecie, każdy jakby swoje dziecko traktuje jako no oczko w głowie, no bo ty jesteś za niego odpowiedzialna i ty pójdziesz za niego siedzieć, nie? Proste. No, dlatego tak jak wtedy wspomnieliśmy, że było jedno głupie dziecko, to ja to dalej powstrzymuję, że ono było głupie. I tak jak niektórzy pisali, którzy mają kontakt z dziećmi, no są, no kurde, nie wszystkie dzieci będą inteligencją narodu. I nie każde jest... Ja nie jestem! Nie każde jest miłe. No. I dobre. I niezależnie gdzie się wychowywało, nie każde jest miłe. Ale to wiecie, chcę to powiedzieć, nasz tekst był do tego, że mamy problem do rodziców, którzy nie zwracają uwagi na swoje dzieci i jeszcze są jak buce. I tyle. I stąd się bierze głupi rodzic, głupie dziecko i tyle w tym temacie. No ja bym chciała zobaczyć, jacy wyście są wszyscy, ci co tam pluli się tyle czasu, jacy wyście są wszyscy elokwentni i nigdy nie macie żadnych emocji. Nikt z was się nigdy nie zdenerwował i nikt żadnej pikły nie puścił. Przepraszam. No jesteśmy też ludźmi. Przepraszam, bo ja się nie chcę powiedzieć. Fajnie było. Musisz narzekać. No nie. Przepraszam. Już kończę. No. To w ogóle to wytnij. Po co ty narzekać? Było super, było świetnie, Mikołaj był zajebisty. Wczoraj spędziliśmy strasznie dużo poza domem, bo chyba z 12 godzin. Nie no. I większość czasu jeszcze spędziliśmy w samochodzie, bo dużo jeździliśmy. I Mikołaj był zajebisty. Byliśmy też u dentysty z Martą, więc tam też był super. Tam też już go wszyscy znają, więc panie do niego mówią Mikołajku. Zresztą on chciał bardzo panią tam na rejestracji pomagać też, no wszędzie się wciskał, wszędzie, ale chcę pochwalić mojego syna, bo pewnie będzie kiedyś to oglądał i powiedzieć chcę, że jest bardzo mądrym dzieckiem, ponieważ pierwsza wczoraj była taka sytuacja, że pani do niego, on jest, nakreślę, Mikołaj jest taki, że chce do wszystkich i on jest taki bardzo otwarty do ludzi. Natomiast wczoraj była pierwsza taka sytuacja, że pani go tam z recepcji powiedziała, chodź zaniesiemy tam do lodówki, bo bardzo się nią interesował. Wzięła go za rączkę i chciała z nim iść do innego pokoju. Mikołaj od razu się wyrwał i przyszedł do nas. No. Uważam to za dobry znak, bo dziecko, wiecie, to jest wszystko super i bardzo fajnie, ale ucieszyłam się, że, tak. Że wiecie, że nie poszedł z obcą mimo wszystko osobą, pomimo tego, że bardzo serdeczną. A drugą rzeczą, żeby nie było tak kolorowo i że jest taki nadinteligentny. Ej, to będzie on oglądał. No to ja powiem, to powiem, od ojca się usłyszy. No co? Szła taka babka przez korytarz. Taka pani, podobna do mojej mamy. Podobna, no posturą i tak ogólnie podobna, no nie? No, a Mikołaj... Baba! Baba! I biegnie do niej, baba! No. No ale to słodkie było, nie? Jutro przyjdzie do ciebie. Ona się nawet nie odwróciła. Baba! Nie? Nie. Musiało się jej głupio zrobić. Może nie pewnie była wcale... świeżo po botoksie, a dalej do niej baba mówią. Może w ogóle, a może w ogóle nie była w wieku baby. A może nie była. No ale z drugiej strony teraz babcie są młode. No ja wiem, no ale mówię, że taka sytuacja. Nie wiem. Mikołaj, przyszedł mi płaszcz. Otwieram płaszcz. Jaki płaszcz? Z Massimo Dutti. A, z Massimo Dutti! Ja Dutti! Tutti frutti! Tutti frutti! Tutti frutti miało strasznie dużo chemii zawsze, ale było takie dobre. Nie wiem, ja to kochałem. Mi to zawsze taka przybyła. To jest sztos, Krzyś, to widać pieniądz na tym. No ja z drugiej ręki, co prawda, ale. Ale czemu ty mnie nie nagrywasz? Ale po co? Chcecie zobaczyć płaszcz? Tutti frutti? Ja to potrzebuję do odcinka, a ten. Ale. No patrzcie to... się na siebie i. Weź odwróć tą kamerę. Nie. Jezus, ja mam dzisiaj okres, kochanie, naprawdę, a ty balansujesz na krawędzi. Mikuś! O! Cześć! Cześć, kochanie. No, tak wygląda życie z kobietą, która ma te dni. Dopóki trzymam się z dala i w ogóle zrobię dzisiaj żonie mojej Martusi, dzisiaj zrobimy śniadanko. Takie, wiecie, ładne, bo chciałem, żeby był spokój w domu i żeby było miło i przyjemnie, to... Możesz mi... Jezus, jak on mnie denerwuje, no naprawdę on mnie tak denerwuje! Mieliście kiedyś okres i faceta w domu? Jeszcze tak bredzi!
Ja mu posprzątałam dzisiaj lodówkę, zrobiłam mu obiad, wszystko, wszystko. I ja mu tego nie wygaduję. Jaki obiad? Na dole jest. Nie dam obiadu. Co wy robicie? Ale super, mama, chodź do nas. Chodź ty ze mnie, płaszcza. Ale super. Ale super. Cześć, dostanę. Pomachaj wszystkim. Hello, dzień dobry. Ale nie moim okiem. O, mamusia, Martusia, jak tam? Mam sztos płaszcz. Masz, no, chcesz taki sam? Znaczy w sensie męski, no. Nie. Jezus, patrz jaki jest ładny, Elka no, też tak kupi. Spojrzę. Tylko tu muszę go rozciąć, bo jest chyba jeszcze nie... A, on jest jeszcze niezrobiony tu. Moja żona nauczyła się ostatnio medytacji. Zanieść. No to dobrze, to zrób tak jak uważasz. Aha. Co ty robisz? To jest poduszka. On uznał, że to jest dywanik. Jaki? Widziałam lampki, zmieniając temat. Coś, co powinni robić już dawno, dawno temu. No. Wkręca się żarówkę, może na baterię. Żarówka sama, do ładowania. Akumulatorowa. Możesz odciąć kabel i tam, gdzie nie masz mieć kabla... No właśnie, w tym jest problem, że durno bato, bo to w gwincie jest pstryczek. Jakby miała być cały czas na... włączona. Dur! Miki, co robisz? Dur! Mikołaj. Mikołaj. Gdzie to ma być? Tu. No to zanieś to tam, proszę. Dziękuję. To skoro to tam miało być, to czemu to bierzesz? Nie, nie, nie. Ejo! Chodź tu. Chodź tu. O! Och! To był buziak! Wspaniałością! Chciałem domknąć głębiej, bo jest mama i się mu otworzyła. Chodź. Chodź mi się chce. Tobie? I zrobić znowu ten... kolor... Nie, nie, nie. Ja nie lubię się takiego. On już się zaczyna robić miękki ten zarost, to już znak, że już trzeba to dawno zgolić. Bo on jest taki, wiesz, szorstki, jednodniowy, potem jest twardy, jak się już robi miękki, to już jest do zmiany. Mikołaj. Mikuś, zostaw to. Zdejmujmy ty. I co teraz? Chcesz kompocieku? Dam ci kompotu. Po co mi kompot? Jest słodki. Gruba, jestem gruba! Ty mi o kompocie. Znalazłam nogi kratę. Takie... jesteś jak mi... Jesteś jak... Dokumenty trzeba składać. Panie, ty na pewno nie masz miesiączki. Ty masz się z kobrą zbojową. O, jaki ty... Ja wiem, czy ty przeginasz! Grudzie, ja jeszcze mama, ty już się zaczynam! No. Ej, ej! Kto obserwuje na Instagramie, to już widział. Zakładam te poduszki.
A kto nie obserwuje, to wpada na Instagrama, bo to jest już koniec odcinka i nie zobaczycie, jak one wyglądają. Bye! Autoreklama.